Rosja utraciła swój flagowy okręt rakietowy. Armia ukraińska podała, że okręt został trafiony 2 rakietami Neptun. Moskwa nie potwierdza tej informacji, twierdząc, i tu cytat, że doszło do pożaru. Krążownik rakietowy Moskwa to drugi najważniejszy statek wojenny Rosji. Uczestniczył w ataku na ukraińską wyspę Węże. Teraz w wyniku ukraińskiego strzału został poważnie uszkodzony. W regionie Morza Czarnego krążownik Moskwa został trafiony pociskami przeciwokrętowymi Neptun. Okręt flagowy rosyjskiej floty czarnomorskiej doznał poważnych uszkodzeń. Rozpoczął się pożar, inne statki próbowały udzielić pomocy, ale sztorm i potężna eksplozja amunicji przewróciły statek i zaczął tonąć. Inna narracja płynie z Rosji. W wyniku pożaru na krążowniku rakietowym Moskwa zdetonowała amunicja. Statek został poważnie uszkodzony. Ministerstwo Obrony Rosji podało również, że załoga została ewakuowana, a samokręt w wyniku sztormu zatonął podczas holowania. Nie można jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną pożaru na krążowniku, wskazał rzecznik Pentagonu John Kirby. We don't know everything. Nie wiemy wszystkiego, nie możemy potwierdzić ukraińskich doniesień, że został trafiony pociskiem, ale my też nie jesteśmy na stanowisku, aby zaprzeczyć, że mógł to być ukraiński pocisk, który uderzył w statek. Po prostu nie mamy doskonałej wiedzy na temat tego, co się stało. Wierzymy, że doszło do znaczącej eksplozji na tym krążowniku. W wywiadzie dla CNN rzecznik Pentagonu podkreślił jednak, że uszkodzenie krążownika to wielki cios dla rosyjskiej floty czarnomorskiej. Będzie to miało konsekwencje dla rosyjskich zdolności bojowych, ponieważ okręt ten był kluczowym elementem w ich wysiłkach na rzecz ustanowienia dominacji na Morzu Czarnym. Eksperci zgodnie oceniają, że strata krążownika to dla rosyjskiej marynarki wojennej strata nie tylko militarna, ale i wizerunkowa. Jak informował portal Defense, krążownik mógł być uzbrojony w głowice nuklearne. Jak dodał, w wyniku jego zatonięcia nie ma ryzyka ewentualnej eksplozji.